Some years ago, I lived a hard life. Cześć kochani, witam was serdecznie i dziękuję, że znów jesteście ze mną. Dziś spotykamy się tutaj znowu po kolejny filmik z serii sprzątaniowo-organizacyjnej. Jest to jedna z waszych ulubionych serii i właśnie specjalnie dla was stworzyłam na moim kanale specjalną playlistę z wszystkimi filmikami o tematyce sprzątaniowo-organizacyjnej, które do tej pory ukazały się na moim kanale. A oprócz tego stworzyłam również bloga właśnie o tej samej tematyce, który będzie uzupełnieniem mojego kanału, uzupełnieniem moich filmików i tam też was serdecznie zapraszam, dlatego że tam już od jakiegoś czasu regularnie pojawiają się nowe artykuły. W dzisiejszym filmiku pokażę wam rutynę sprzątaniową dla zapracowanych, czyli coś dla osób, które naprawdę dużo pracują, które nie mają rano czasu na to, żeby ogarnąć ten dom, bo tak jak wiecie, ja stworzyłam już dwa filmiki na ten temat, o rutynie sprzątaniowej wieczornej i o porannej. Bardzo dużo osób pisało mi pod tymi filmikami, że nie mają czasu na to, żeby rano ogarnąć dom, dlatego że wychodzą w biegu do pracy, zawożą dzieci do szkoły i nie mają w głowie tego, żeby jeszcze posprzątać dom. Dlatego właśnie chciałabym w tym filmiku pokazać wam moją propozycję rutyny sprzątaniowej, którą wy możecie wprowadzić w życie. Chciałabym wam powiedzieć, że ta rutyna towarzyszyła mi przez dobre kilka miesięcy, jak jeszcze pracowałam na cały etat i pracowałam po 12, nawet 13 godzin dziennie i również wcześniej wstawałam i nie miałam czasu na to, żeby wykonać właśnie tą taką moją pełną rutynę poranną, dlatego chcę wam pokazać, jak to funkcjonowało u mnie i czasem nadal funkcjonuje, bo czasem też nie mam czasu posprzątać tak, jakbym tego chciała. Ta rutyna poranna dla zapracowanych będzie obejmowała dosłownie 3 małe zadanka, które nie powinny wam zająć więcej niż 3 minuty. Następnie przejdziemy sobie do rutyny wieczornej, a wtedy już ogarniemy właśnie razem resztę mieszkania. Dla tych, którzy się zastanawiają, co to jest ta sprzątaniowa rutyna, z czym to się je, jak to wygląda i po co to jest w ogóle, polecam mój artykuł właśnie na blogu, w którym bardzo dokładnie wszystko opisałam, ale powiem wam tak generalnie rzecz ujmując, że chodzi tutaj o to, żebyśmy wystrzegali się takiego sprzątania, słuchajcie, od weekendu do weekendu, gdzie weekend jest naszym, prawda, jakimś tam wolnym czasem, który powinniśmy spędzić z rodziną, ze znajomymi, czy też odpoczywając. A większość osób właśnie tak funkcjonuje, że przez cały tydzień zapomina o tym mieszkaniu, a w weekend rzuca się na takie kilkugodzinne generalne porządki, pucując po prostu mieszkanie od góry do dołu. I właśnie o to chodzi w tej rutynie naszej sprzątaniowej, żeby pewne czynności wykonywać codziennie. One nie powinny wam zająć więcej niż 20-30 minut dziennie. To też zależy od tego, jaki macie dom, jak duży macie dom i jak dużo macie rodzinę. I właśnie chodzi o to, żeby te porządki powtarzać codziennie, sprzątać te najbardziej nasze brudzące się powierzchnie codziennie, żebyśmy nie musieli robić tego właśnie w weekend przez kilka godzin. I u mnie wygląda to właśnie tak, że sprzątam, prawda, wykonuję moją rutynę sprzątaniową właśnie codziennie w podobny sposób, natomiast co jakiś czas dodaję sobie różne inne zadania, które po prostu widzę, że moje mieszkanie, prawda, wymaga ich wykonania. Czyli jeśli widzę, że na przykład lodówka wymaga tego, żebym ją umyła, no to, prawda, dokładam to do mojej rutyny wieczornej i po prostu tą lodówkę myję. Tudzież czasami nasza łazienka będzie wymagać też tego, żeby ją troszkę dogłębniej posprzątać. Czasami chcemy umyć dokładnie jakąś szafkę, to też to sobie wrzucam, prawda, do mojej sprzątaniowej rutyny i tak od czasu do czasu po prostu dodaję sobie te 5-10 dodatkowych minut na to, żeby to moje mieszkanie posprzątać. W ten sposób omijam całkowicie to takie wielkie, generalne sprzątanie. Też możecie się nie pytać, bo już takie pytania również się wam nasuwały, dlaczego zamiatam podłogę, a nie ją odkurzam. Ano dlatego, że zamiatam ją codziennie, tak jak wiecie, w łazience, w przedpokoju i w kuchni, dlatego że tam ona się po prostu najbardziej brudzi. I nie chce mi się najzwyczajniej w świecie wyciągać za każdym razem do tego odkurzacza, skoro mogę sięgnąć po miotłę i te moje 5 metrów kwadratowych, bo tyle mniej więcej to jest razem, mogę po prostu to zamieść. I tak jest
prościej. Natomiast mieszkanie odkurzam jak najbardziej 2 razy w tygodniu, wtedy też myję podłogi wszędzie, ale to też sobie wrzucam do tej mojej sprzątaniowej rutyny. I wtedy właśnie zamiast zamytania odkurzam to moje mieszkanie. I ostatnia rzecz na sam koniec to jest to, że to wideo, ten filmik jest tylko i wyłącznie przykładem i chciałabym, żeby był dla Was inspiracją do stworzenia swojej własnej rutyny. Każdy z nas ma inne życie, inną pracę, inną rodzinę i znajdźcie złoty środek dla siebie, znajdźcie to, co będzie u Was funkcjonować, bo właśnie o to tylko tutaj chodzi. To jest tylko przykład, to co ja Wam pokazuję. Jeśli chodzi o nasze mieszkanie, bo też możecie pytać, jest to mieszkanie wynajmowane, 56 metrów kwadratowych plus 11 metrów taras. 2 pokoje z salą, z kuchnią i łazienka. I jak wprowadzaliśmy się do tego mieszkania, nie było tutaj nic oprócz kuchni, ale to możecie też zobaczyć na innym moim filmiku. Także wszystko musieliśmy, słuchajcie, tutaj kupić. Każdy jeden mebel jest nasz. I tak to wygląda. Mam nadzieję, że ten filmik Wam się spodoba. Serdecznie zapraszam na mojego bloga i na inne moje sprzątaniowe filmiki. Mam nadzieję, że zaprzyjaźnicie się ze mną i z moim kanałem. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia. Pa, pa. Dzień dobry kochani, zaczynamy nowy dzień. Jeśli brakuje Wam motywacji do sprzątania wieczorem, bo padacie na kanapę zbyt zmęczeni, to pomyślcie sobie, że nie ma nic lepszego niż obudzić się w czystym, uporządkowanym domu i w czystej, lśniącej kuchni napić się porannej kawy. Pierwszą ważną rzeczą do zrobienia rano jest pościelenie łóżka. Jeśli tak jak ja nie macie czasu na finezyjne układanie poduszek, bądź po prostu ten system się u Was nie sprawdza, bo tak jak ja macie na przykład 2 psy, to polecam Wam stary, sprawdzony sposób z narzutą na łóżko. Jakaś taka fajna, dekoracyjna, ładna narzuta oczywiście się nada. Nie tylko będzie ładnie i estetycznie wyglądać, ale też ochroni Wasze łóżko przed kurzem i sierścią na przykład zwierząt. Kolejnym ważnym punktem w mojej porannej rutynie jest posprzątanie po śniadaniu. To co mogę, wrzucam do zmywarki, a to co trzeba myć ręcznie, to myję ręcznie, tak jak między innymi noże czy jakieś drewniane rzeczy. Nie zapominam o przetarciu blatów. Pora na poranną toaletę i tutaj ważne jest, aby po prostu odłożyć wszystkie kosmetyki, szczotki, grzebienie na miejsce. Wracamy z pracy do domu, oczywiście zmęczeni, padnięci i powiem Wam, że według mnie nie ma lepszego uczucia niż to, że w domu nie czeka na nas jakaś dodatkowa praca i po prostu możemy usiąść sobie na kanapie i odpocząć. Podczas gotowania kolacji staram się na bieżąco wyrzucać naczynia do zmywarki lub myć je ręcznie, tak żebym potem miała mniej pracy. Po kolacji oczywiście sprzątam, zaczynam od załadowania i puszczenia zmywarki. Następnie to, co trzeba umyć ręcznie, myję ręcznie i od razu wycieram, żeby schować. Następnie przecieram blaty kuchenne i stół jadalniany.
i przyszedł czas na podłogi. Tak jak wiecie, zamiatam podłogi w łazience, przedpokoju i kuchni za pomocą normalnej miotły. I zaraz zobaczycie, że mimo tego, iż dzień wcześniej odkurzałam, to i tak już tego brudu się bardzo dużo nazbierało. Po wieczornym prysznicu biorę się za szybkie sprzątnięcie łazienki, naprawdę takie lekkie sprzątnięcie. Zaczynam po prostu od wytarcia brudzika. Bardzo często go tylko opłukuję, ale w tym przypadku spryskałam go wodą z octem i przetarłam ściereczką z mikrofibry. Pamiętam również o kranach. Krany zawsze czyszczę suchą ściereczką z mikrofibry, tak żeby nie pozostawały na nich zacieki. Umywalkę czyszczę dokładnie tak samo, czyli najpierw wodą z octem i ściereczką z mikrofibry na mokro, a następnie wycieram do sucha. Do czyszczenia sedesu używam albo wody z octem, albo takich specjalnych chusteczek przeznaczonych do tego celu. Tak jest po prostu mi najszybciej. Zawsze te chusteczki trzymam w łazience, także jak mam okazję, to po prostu mogę po nie sięgnąć. A środek sedesu spryskuję wodą z octem i wycieram szczotką. I ostatni etap sprzątania zaraz przed pójściem spać to uporządkowanie salonu. Poprawiam poduszki, składam pledy, generalnie wszystko odkładam na swoje miejsce, tak żeby salon był czysty i ładny.